Dzięki swoim nowo zdobytym magiom najwyższa pora, żeby wyciąć, wypalić ludzi, a raczej okupację ludzką z naszych ziem. Są dwa posterunki ludzkie w tym regionie. Tak, musimy, żeby wygrać tą potyczkę, musimy ich trzymać za mostami, które są tutaj. Tak nam nasi skauci podpowiadają. Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie Warcraft Orcs and Humans. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda przejść tą misję, bo jest strasznie ciężka, ja sobie nie radzę. Trzeba odkryć jak najwięcej mapy i wysłać już roboli, żeby wydobywali złoto, bo tutaj trzeba się śpieszyć. Niewiarygodnie nieporęczni są ci robole też. W ogóle nikt tu nie jest poręczny. Dobra, odkrywamy mapę. Całą, najlepiej naszą. Powiedziałbym wam coś ciekawego. Ale nie wiem, czy to ma sens, bo zaraz mogę zginąć i wszystko pójdzie się chrzanić, także wybaczcie. Postaram się skupić na tym, żeby przejść tą misję, bo jest bardzo trudna. Jesteśmy atakowani z dwóch stron. Non-stop. I musimy... Proszę ja was, musimy się śpieszyć, żeby nas nie zgładzono. Okej. Gdzie jest ten jeździec? Jeszcze jeden. Chodź tu. O nie, ty... Nie wiem, gdzie ty idziesz. Dobra, mamy trochę mapy odkryte. Męczy mnie ta gra już, szczerze mówiąc. Porwałem się z motyką na słońce chyba. Ciężko jest. Tym bardziej jak się gra w takie gry teraz nowsze, jak na przykład w StarCrafta 2 sobie pykam. A potem jak się przerzucam na to, to wam mówię, jest... To nie wiem, czy to jest w sumie śmieszne nawet, nie? To jest takie bolesne, że to nie wiem, czy nie powinno się chyba śmiać z takiej rzeczy w ogóle. Tyle wam powiem, ale ogólnie, no... Polecam każdemu przeżyć na własnej skórze. 2, 4, 5, 6, dobra. W sumie w końcu to jest zabawa, ale bardzo ciężko się w to gra. No ale tak sobie założyłem, że chciałem poczuć na własnej skórze jak to było. Jak to było grać w gierki takie stare jak ta kiedyś. No i było. Ciekawe ile takim recenzentom, czy tam może nie recenzentom nawet, ale takim ludziom, którzy robią poradniki, zajęło przejście tej gry. Albo ile zjadło nerwów, bo może udało im się to przejść szybko, ale w miarę, ale jestem pełen podziwu. Dla tych ludzi. I tak nas będą tutaj bili non-stop, moi drodzy. a my musimy jak najszybciej wybudować pewnego rodzaju struktury. I kiedy uda nam się to uczynić, wtedy będziemy mogli czuć się trochę bezpieczniej. Jako że będziemy mogli już budować jeźdźców i katapulty, które są niezbędne w tej misji. Ty miałeś coś dla mnie zrobić, chciałem... Dobra, musisz najpierw drewna naklepać jeszcze. Sporo mamy na szczęście tych gości, którzy złoto wydobywają. A niedługo katapulty przyślą. I pewnie kleryków, którzy mogą katapulty leczyć, jakby co. Wybaczcie moje narzekania. Ale dalej nie rozumiem, jak można leczyć katapulty klerykiem. W sumie kleryk leczy za pomocą magii, nie? No dobra, ale to jeżeli leczy, to tą samą magią potrafi leczyć ludzi i te inną konstrukcję. No. I tak właśnie wróg sobie przemyka do naszego obozu bez najmniejszego problemu. Obiera sobie cel. Przechodzi obok naszych jednostek, które są... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Centralnie. To jest po prostu bolesne patrzenie na to, co się dzieje czasami. No i następnie, kurwa. To jest niemożliwe, no co wy, kurwa. Co tu robi ten kleryk? Jakim prawem on żyje? 2, 4, 5. Katapulta. Co tak długo? Mogę już? Mogę. Ciężko jest tutaj dotrwać do jakiegoś bezpiecznego momentu. No ja tak bardzo chcę przejść Warcrafta od pierwszej do ostatniej części. Naprawdę bardzo chcę. Co oni robią? Zobaczcie, co oni robią. Nie ogarnęli, jak przeciąć drogę, nie? Jest bolesne, naprawdę, czasami. Enemy approaching. No widzę. Co ci debile robią? To jest niewiarygodne po prostu. I co? I już osrali się, już nie wiedzą, co mają robić. To jest bardzo irytujące, wybijające z rytmu. Nie wiem, jak jeszcze to nazwać. Ilu to złota teraz? 4 już tylko. farmę niedługo będzie trzeba zrobić. Dobra, mamy katapultę. Idź tu. Dawaj drogą jak można. Można. O, już. Nadciąga zwiastun zakłady. Jedź, kurwa. Ja pierdolę. Co on odpierdala? No jedź. Człowieku. Trochę tu tłoczno. Zaraz wpadnie może jakieś wróko. Co ty robisz, głupku? Dobra, zapierdalaj tu. Wybaczcie, ale muszę po prostu sobie użyć troszkę. Trzech kleryków, nie? I co ja z nimi zrobię? Dawaj tego jeźdźce, kurde. Katapulta, co? Jezus. I trzech kleryków napierdoli jednego jeźdźca. Katapulta się osra zanim dojedzie. O, udało się. No wow. Przy tej grze się nie da inaczej, przecież to jest taka różnica teraz normalnie, nie wiem, pokoleń. To jest nie do zniesienia. Już i tak jestem zajebisty, że mi się udało dwie katapulty zbudować. Ja nie wiem, może jestem taki słaby, nie? Ale... mówcie co chcecie w sumie. Z reguły mi tak nie zrywa beretu, ale przy tej grze to inaczej może być ciężko to przejść. Dobra gościu, weź zbuduj farmę jak możesz. To oczy dookoła głowy muszę mieć, czy mnie nie atakują. I zaraz jeszcze, zaraz na dobitkę przyjedzie, gwarantuję wam, przyjedzie katapulta i będzie leczona przez kleryka, nie? Kurwa, albo przez szwadron kleryków. Na dobitkę tak, nie? Bo za dobrze ci idzie, za daleko doszedłeś. Centralnie tak będzie. I teraz co druga rzecz, Kennel. Nie mogę. Czego mi brakuje? 400 drewna troszkę. O, i złota też w sumie. Może jeszcze jedną katapultę zamiast tego na razie. A katapulty to już jest tak trochę lepiej, ale to i tak się da. Oni dadzą radę sobie ze mną bez problemu, jak będą chcieli. Ilu ich tu? 2, 4, 6. To akurat spoko. Coś za cicho tu jest. Zaraz przyjdą na pewno. O. Kurde no. Właśnie dlatego na miejscu są potrzebne. Ach, udało się zanim ją rozwalił. Właśnie dlatego jeźdźcy są nam potrzebni jeszcze. O, idą łajzy, idą. Wal w nich, o tak. Pięknie. Ale co on taki szybki ten kurde, dziadek? Gdzie on idzie w ogóle? Co kurde, nieśmiertelny jest? Wow, ogień piekielny na nas zesłał. Nieźle. Przeszedł se na lajcie. Jeden dziadek. Sam. Lachę na nas wyłożył. Zesłał na nas ogień piekielny i... koniec. Nie mogę powiedzieć, żebym był zadowolony, z tego, jak sobie poczynają moje wojska. Czemu ten kleryk żyje? Jakim prawem on tutaj stoi? Kanał wybuduj w końcu. Będzie można jeźdźców niby robić. Nie wiem, czy wspominałem za tym razem, jak próbuję to przejść, że są potrzebni nam tutaj właśnie najbardziej jeźdźcy i katapulty w tej misji. O, już się zaczyna. No, na szczęście akurat z tymi. I skąd on kurwa się pojawił? No centralnie się przeteleportował ten gościu tu. Ten. Centralnie. No centralnie. Co on jest? Skorpiony go kurwa wysrały? No bo jak? Dobra, wybuduję jeszcze farmy. Oj, sorry. Nie ten guzik. Jak to mawiają. No dobra, możemy niby jeźdźców robić. Wybuduj jeźdźce. Nie no. Bo ten już tutaj ledwo zipia i ten też. Dobra, jakoś tam się bronimy na razie. To dzięki temu, że bluzgałem, na pewno dzięki temu, może mogę wam to obiecać, przysiąc i w ogóle oddać sobie rękę, uciąć. Bo to mi dzięki temu, może jestem hamem, ale ja się już nie stresuję aż tak bardzo dzięki temu. Jeszcze jedne baraki zbudujemy i powinno być spoko całkiem, myślę. Centralnie. Tak też zrobię, oczywiście, wtedy szybciej będziemy mogli zbudować wojska. Jedna rzecz, nie ma gdzie tego zbudować, raz, dwa, trzy. Spróbuj tu. Baraki. Mine more gold. Dobra, mam gold. Cicho, cicho. Idzie nam najlepiej na razie od jakiegoś czasu. Trochę więcej złota by się przydało. 6 zbiera złoto, to i tak całkiem nieźle, myślę. A tego, co buduję, zaraz jeszcze tam doślę. Ech, czy mogą jeszcze nas czymś zaskoczyć w sumie? Jeden atak i nas nie ma ogólnie, ta gra nie wybacza, to jest straszne. Jak tak można ludzi traktować. Ja to jeszcze nie tylko... Moment. W ogóle mogę zapisać. Zapiszę sobie. Bo najwyżej podzielimy sobie ten odcinek na dwie części. Albo więcej. Zależy od mojego skilla. Dobra. Możemy... klepać woja. Już jest dobrze. O, idą łajzy. Trochę za daleko te katapulty stałe. Pomóż mu, pomóż. O Jezus, ale to zajebiście zrobiliście. Zajebiście to zrobiliście. Swoich. W tym kenu jeszcze mogę przyspieszyć trochę tych jeźdźców i to też zrobimy na pewno zaraz. Tylko najpierw muszę odbudować wojska. Ładne miasto, nie? Z dołu nas nie atakowali dawno, zaraz pewnie kogoś przyślą. Kto zakończy grę? O, już. A to tylko łucznik. Nie strzelać. Powiedziałem, nie strzelać. teraz. Przeżył. Tutaj jakaś walka się toczyła, ale to nic. Warnie go lepiej trochę, co? No, ten się przedostał zajebiście. Tutaj muszę mieć jakieś wojsko jeszcze w tym. Kurde, słabego cela macie jak chuj. Niezwykle irytujące. Udało się ich zgnoić, ale na południu mamy odkryty teren. Pozabijali nam też roboli trochę. Ale chyba tylko tych, którzy wydobywali drewno. Się przedostały łajzy i narobiły pikosu tak zwanego. O! Nie? I sobie przeszedł, kurwa. No to jest po prostu masakra, tragedia, nie wiem jak to nazwać, no kurwa, no jak to możliwe jest, bo chuj te wojska tu stoją. No centralnie. I następny idzie, kurwa, pajac. I zanim oni go dobiegną, i oni, kurwa, biegną, nie mogą go dogonić, Jezus. Osrają się. On zdąży dojść, nasrać, to kurwa, nie wiem, wyruchać wszystkich i chuj. Pajace. Masakra, to wojsko jest nie do... nie, po prostu. Jeszcze jeden tu jest, o. Skąd się tu wziąłeś, kurwa? No zajeb w niego tą kulą pierdoloną. Następny, kurwa. Za łatwo wam coś to idzie. Katapulty jak zwykle się osrały, nie wiedzą co mają robić. Co tak stoisz, kurwa? Pierdolony kleryk nam najebie. Cztery katapulty jadą tu bronić, kurwa. Jeszcze się tak strasznie pamiętają między nogami, te robolet nie wiedzą co mają ze sobą zrobić. Muszę się uspokoić, ale ciężko być generałem. Roboli 2, 4, 6 zbiera złoto, to spoko. O, lezą, kurwy. Trochę za szybko wam to poszło. Kurwa, udało się, piździe jebany. O. O jedna może stać tak na... Co ty robisz? Nie mam słów. Goń tu. Kurwa, katapultę straciłem przez to tylko. Napierdalaj. Jeden skorpion przyszedł, nie? Rozjebał wszystkie katapulty. 4. O. Jeszcze się do miasta przedarł. Napierdoli wszystkie. Złota brakuje. Wracamy do stanu sprzed parunastu minut, gdzie mieliśmy tylko 2 katapulty i chuj, i jednego jeźdźca. Co one tak słabo strzelają? Ja pierdolę, wcześniej lepiej im to szło chyba. O, zaczyna się. Udało się chociaż tą katapultę rozwalić. I co tak stoisz? No i to jest kurwa debil. Strasznie nas biją to. Strasznie sobie tutaj pogrywają z nami. O, została jedna katapulta. Oj chuj, nie ma katapulty. Ja pierdolę. I skąd on się kurwa wziął? No centralnie, jak on to kurwa się pojawił. Dobra, jebać to.